Heja, heja, z tej strony Michailo i witam was w kolejnym odcinku poświątecznym już z gry Football Manager 2014, gdzie gramy Legią Warszawa i reprezentacją Polski. Na sam początek od razu przejdźmy do ekranu transferów. Jak zresztą widać, jest dosyć sporo, parę nazwisk się rzuca w oczy. Przejdźmy najpierw jednak do transferów, jakie myśmy dokonali. Na początek przeszedł do nas Kuba Szumski, go wykupiłem z Piasta Gliwice, gdyż sprzedałem Duszana Kucjaka, ale to o tym za chwilą. No to jest taka typowa zmiana, żeby po prostu w miarę jakoś zachować proporcje pod kątem proszę ja was, finansów, że ty Duszana Kucjaka sprzedajesz za dużo, a ty kupujesz za mało, znaczy w tym wypadku odkupuję, bo była już klauzula ustawiona, gdzie właśnie my możemy odkupić. No zobaczymy, jak to wyjdzie, no w lidze sobie na pewno poradzimy, osobiście jedynie tylko o co się obawiam, o europejskie puchary, ale no to zobaczymy, to najwyżej jakby co to i tak w tym sezonie to raczej nie sądzę, żebyśmy coś ugrali, bo trafiliśmy na bardzo trudnego przeciwnika, ale o czym zresztą za moment. No a na przyszły sezon to najwyżej coś już będzie się kombinowało. Właśnie no to pewnie na zmianę będą bronili Szumski z Leszczyńskim. Chciałem kupić takiego jednego akurat z Czerwony Zvezdy. O Jezu, jak to się tego nazywał? Predrag Rajkowicz chyba, jeżeli dobrze mnie pamięć nie myli, no ale niestety ogółem to Czerwona Zvezda chciała za niego chyba coś koło 3 czy 4 milionów euro. No to już, no przy całym szacunku, ale no to jednak tyle za niego nie wyrzucę. Dalej, na młody zawodnik na lewą obronę, to już taką pseudo zrobiłem mu mordkę, Robert Mazan z Trenczyna, go zakupiłem, żeby to była już taka alternatywa dla Wawrzyniaka, tym bardziej, że no Brzyski jakoś się nie spisuje specjalnie dobrze, a no i też no już ma tam swoje lata, no to zakupiłem takiego 20-latka. No całkiem tutaj, jak na obronę, ma całkiem przyjemne akurat statystyki, dobre akurat atrybuty fizyczne, więc no myślę, że takie dosyć ofensywnie usposobiony to jest obrońca, więc no zobaczymy, no jak to tam wyjdzie z nim. No i zakupiłem to tak, znaczy zakupiłem, no z wolnego transferu wziąłem, przepraszam was, pana Nicolę Dynicia, no bo to jako, że Wrodoliaka to tak bardziej myślałem może pod kątem go na obronę, go tak bardziej brać. Na Dynić, no to też akurat ma bardzo dobre akurat warunki, no w zasadzie, no jak zresztą widzicie, no bardzo wyrównane ma atrybuty i zresztą też CA i PA, no dosyć akurat wysokie. Znaczy no to w jego przypadku no bardziej CA, tam Current Ability się przydaje. On tam ma chyba coś koło 125, co jak na Legię, to jest i tak dużo akurat, bo i tak no przynajmniej moim osobiście zdaniem to tutaj Legię ma akurat trochę zaniżone akurat statystyki, no gdzie Miro Radović miał chyba ze 120 czy nie wiem, czy Rzeźniczak chyba 105 chyba, czy nawet czy niecałe 110, już dokładnie teraz nie pamiętam, też nie chcę ten, ale no generalnie no tak jak patrzyłem w porównaniu z takim właśnie Guznikiem Zabrze czy coś, to naprawdę to było dosyć mocno zniżone, no ale dobra, no już kij z tym, no jakoś sobie radzę. No i dobrze, no i przejdźmy teraz właśnie do transferów z klubu. Wcześniej już przed podjęciem, przed rozpoczęciem okienka transferowego już było pewne, że odchodzi od nas Władimir Dwaliszwili, już go sprzedałem do Genku za 800 tysięcy euro. Wypożyczony został Łukasz Tuniżycki, no to jest taka typowy, ten no Duszan Kucjak za 1 100 000 do Sampdorii poszedł, więc no tutaj to najbardziej się obawiam akurat, jak sobie poradzimy właśnie bez niego, no ale no to mówię, no będziemy w lidze sobie powinniśmy poradzić, no tym bardziej właśnie, że wziąłem właśnie Szumskiego z tego powodu, że on całkiem dobry jest, jak na swój wiek, no i tym bardziej, że no grał w Piaście Gliwice, który tutaj u nas w grze jest na miejscu numer 1, więc no to o czymś to musiało świadczyć. Co myślę, że no on właśnie w porównaniu razem z naszymi
z naszymi obrońcami typu Astis, typu, nie wiem, Danch, Wawrzyniak i tak dalej, to jakoś to sobie powinniśmy, przynajmniej w lidze, jakoś sobie poradzić. No parę tam wypożyczeń typu Michalak, typu Rozmus, typu Dębiec. Odszedł od nas Michał Kucharczyk do Malmö Football Fielding za 650 tysięcy, ale tam chyba z tego co pamiętam były jakieś tam jeszcze chyba klauzule. Aczkolwiek tutaj nie jestem też do końca pewien. No to jakoś no i tak, no u nas jak tam specjalnie dużo nie grał akurat, więc pomyślałem, że wezmę i proszę, ja was go sprzedam. A tym bardziej, że a propos właśnie transferów do klubu, to ściągnąłem z wypożyczenia Olka Jagiełłę, więc to akurat to się tak w miarę akurat tutaj się również wyrówna. No tym bardziej, że no przynajmniej moim zdaniem akurat Jagiełło ma większe akurat umiejętności, znaczy przynajmniej takie potencjalnie może być większe umiejętności jak Kucharczyk, więc to chociaż nawet dlatego. Sprzedane, znaczy wypożyczone zostały Janusiewicz i Norbert Misiak, który tutaj parę meczów dozegał. No i tutaj też już było wiadomo, że już przed rozpoczęciem okienka transferowego, że odejdzie Wojciech Skaba. No dlatego też między innymi musiałem w pilnie poszukiwać, bo tam każdy, o tym bardziej, że w sumie zostałem się wtedy z jedynie z Leszczyńskim. Co do proszę ja was terminarza, no to oczywiście no nie było jakieś tam specjalnie tam, tylko tyle, że graliśmy sparingi. I jak zresztą widzicie, to już w pucharze Euro trafiliśmy, znaczy w lidze europejskiej, o może tak, trafiliśmy na Udinezę, no więc będzie bardzo ciężko. No oczywiście, bo tutaj nie ma akurat już czegoś takiego jak rozstawienia czy nie, to wszyscy byli do jednego wora wrzuceni. No to oczywiście nie mogłem trafić na kogoś łatwego, tylko oczywiście musieli mi dojebać Udinezę za przeproszeniem. Ale żeby było ciekawie, to z tego co widziałem, to jeżeli jakimś cudem bym przeszedł Udinezę, to potem trafiam chyba na kogoś z grupy North Zealand albo Maribor chyba. Jeżeli miał dobrze pamięć nie myli. Aczkolwiek tutaj się mogę mylić. Na pewno na Maribor. A, nie dobrze, North Zealand albo Maribor. To akurat to na zwycięzcę z tej pary trafiamy. Dobrze, ale wróćmy do terminarza. Graliśmy tak, najpierw sparring z rezerwami Borussii Dortmund. Tutaj akurat gola wdalnął m.in. Ireneusz Jelej, którego tak dla jaja wziąłem na testy, no ale no niestety potem akurat to był tylko taki wypadek przy pracy akurat, że udało się gola strzelić, potem już tak dobrze nie było. No i również walnął Michał Kucharczyk, no którego już z nami nie ma. Następnie mecz ze Szturm Grazem, gdzie, przepraszam was, gola walnął Kosecki i chyba bodajże był jakiś samobój, z tego co pamiętam, bo ja oczywiście z towarzyskich meczów nie grałem, więc tak, tylko tak mniej więcej opowiem co tam było. Loko Płodiw, no tutaj to jedyny nasz sparing, który przegraliśmy, tutaj jedynego gola dla nas walnął młody nijaki Damian Kucharski. Jeleń jak grał słabo, tak gra słabo. Dalej mecz z Austrią Wiedeń. Wygrany, ja tutaj to specjalnie wziąłem, że wszystkie mecze gramy te na wyjeździe. 3-1 wygraliśmy właśnie z Austriakami. Dwa gole Bedeszyńskiego bardzo ładnie i Michała Żyro. Następnie Rapid Wiedeń, kolejny klub z Wiednia. Tutaj gole walnęli Jeleń, Ejonoushi i Iwica Wrodoliak. I w ostatnim meczu to już akurat był Nikola Drinić. I tutaj gole walnął właśnie z Nocyland, na którego teoretycznie możemy trafić, walnął Tomasz Podgórski i dwie Miro Radowicz. Okej, okay, to chyba tyle, jeżeli chodzi o tego typu jakieś tam rzeczy przed tym, więc można by w sumie bez jakiegoś takiego zbędnego pieprzenia dalej po prostu przejść dalej. Niestety do Sarzuniu i Marek Sagonski koncentrowanie Dosta to chyba w ogóle do końca już sezonu nie zagra, bo on na 6-7 miesięcy, więc to już taka dosyć poważna kontuzja, a Sagonski, ja to nawet nie pamiętam na ile kontuzja on jest. Szczerze mówiąc. A, 4-5 tygodni. No to, znaczy no i tak będzie ciężko, ale dobrze, no to na ataku wystąpi jak tak Michał Efir. Brozia zastąpimy Mazanem. Niech będzie tylko na razie na ławce będzie Olek Jagiełło i tutaj na obronę walniemy Iwicę Wrodoliaka, a jeszcze moment, jeszcze Nikola Drnić. No to za Rafaela Augusto, bo to tak też trzeba będzie się przyzwyczaić, że jego nie będzie, no bo to on tylko i wyłącznie wypożyczony jest do nas z Fluminense.
albo nawet niech zagra od początku za Kopczyńskiego. To tak zobaczymy, na co jego stać. Wysunięte ze gry. No dobrze, tutaj niech będzie, tutaj tak akurat myślą będzie. Leszczyński niech broni w tym meczu. Dobra, no to jedziemy. Trzy numerki trzeba przypisać. No to tak, Mazan dostanie piątkę, Nikola Drnić ósemkę, Jagiełło 18 po Kucharczyku. Dobrze, zobaczymy, na co to się spisze. No tutaj zresztą trzeba też przypomnieć akurat, że, znaczy to raczej nie przypomnę, tylko taka ciekawostka właśnie, że tutaj w moim składzie dwóch zawodników byłych Górnika Zabrze właśnie występuje, czyli Predziusta Kulma oraz Adam Danch. Także zobaczymy, jak się spiszą w starciu ze swoim byłym klubem. Oczekuję wyłącznie zwycięstwa, tym bardziej, że Górnik Zabrze tam dosyć nisko w tabeli jest, więc myślę, że to jest całkiem niezłe, to może być. O, to jest specjalnie czytam na ofensywę. No to dobra, to zaczynamy rozgrywki ligowe w roku 2014. I niech to będzie skuteczna walka o obronę tytułu mistrzowskiego. Tutaj może zamiast statystyk, bo i tak statystyki mi się wyświetlają, to niektóre mi się do niektórych będę miał właśnie ostatnie wyniki. Bereszyński, to na Kulmy. Podgórski. Przybylski, Oziębała. Cupriak. I Adam Dank skutecznie wybija. Bereszyński daleko. Gancarczyk. Utrzymał jeszcze piłkę w linii. Augustyn. Panja. Łukasz Madej. Cupriak. I znowu tutaj skutecznie tym razem Iwica Wrdoliak. Ten wybija na rzut rożny. On to może jednak nie ofensywa, tylko kontrola, żeby tak jednak trochę bardziej się skupić też in na obronie może. Dobrze, i Podgórski leci, powinien dojść do tej piłki. Tak jest, Tomasz Podgórski. Podgórski, czy będzie coś z tej akcji? Tomasz Podgórski strzał, ale jednak boczna siatka. Niestety tylko. No tutaj chwila, będzie szansa na zrobienie czegoś. No myślę, że... A nie, chyba Piast chyba wygrał, tak mi się wydaje. Aj, Nikola Drnić już ma kontuzję lekką. Auć. No cóż, no zobaczymy, niech spróbuje dograć do końca tej połowy. Wspomniany Drnić przy piłce. Podgórski. Żyro! Gol! Michał Żyro, zdobywcą gola, 1-0, Legia prowadzi w Zabrzu. No i tym samym Wojskowi awansują na drugą pozycję. Muszę tylko potem w międzyczasie sprawdzić, z kim my to jeszcze mamy jeden mecz zaległy. Bo tego ni cholety nie pamiętam. No nic się ciekawego nie dzieje. O, Olkowski. Też myślałem, żeby jego kupić, ale stwierdziłem potem, że no jednak mam już tego Rzeźniczaka, mam Bereszyńskiego, mam Brozia, no to już czwarty ten prawy obręb, to raczej tak trochę średnio będzie mi potrzebny. No chociaż gdybym sprzedał właśnie Brozia i nie wiem, i Rzeźniczaka na przykład, no to może wtedy Podgórski. Radowicz, Ajdź i Nikola Drnić dobija jednak po strzale Mirosława Radowicza, gdzie piłka odbiła się jeszcze od któregoś z obrońców Zabrza i czarnogórzanin Nikola Drnić zdobywcą gola na 2-0. Tak, myślę, że to będzie akurat dosyć dobry akurat zakup. Zobaczymy, co nam to da. Efir wybija, Radowicz przedłuża. No ale nikt nie przejmie tej piłki. Augustyn. Gancarczyk.
ponownie Błażej Augustyn, też były piłkarz Legii Warszawa. Oziębała, Madej, Łukasz Madej, spokojnie obok niego Wawrzyniak, wybija Danch, Żyro. Żyro daleko do Efira, no ale tutaj znowu nie ma kto tego przejąć. Augustyn, Pandża, Przybylski do Ziembały, Nowak, Sobolewski, Cupriak, Oziębała, ale prosto w Leszczyńskiego, jeszcze Madej, ale w boczną siatkę, cholera nie, a nie, to dobre. Cholera, nie mam wody. Dobra. Okej. Nie jest źle. Powiem tak, prowadzimy, ale to się szybko może zmienić. O, w tym wygląda sytuacja. No to chuj z sobą. Dobrze, no to co? Tylko pytanie, czy zostawiamy Trinicia, czy nie? Bo to dotyczy, no mogę zawsze, nie wiem, Wrodoliaka do przodu przesunąć, a w jego miejsce na przykład Jodłowca wstawić. Więc to akurat nie ma kłopotu. O, albo inaczej, bo na Kulma gra słabo, to niech w miejsce na Kulmy na razie wyjdzie Olek Jagiełło. Ja zobaczę tylko dobrze, żeby mu ustawić. Tutaj niech będzie nie schodząc na pasję, tylko po prostu jako skrzydłowy. O, tylko tak się jeszcze zastanawiam, czy on jest bardziej prawy, czy on jest bardziej lewy skrzydłowy, bo tego nie pamiętam. Aha, bardziej lewy jednak. Noga tylko lewa. A że to tak trochę średnio raczej na... Dobra, no to jak nie, Jagiełło to akurat sobie poradzi w miarę, więc... tylko że nie zauważyłem jednej rzeczy, że ja nie wziąłem napastnika żadnego. Znaczy Oyama może grać, no ale... Dobra, jakoś sobie poradzimy. Spokojna wasza rozczochrana. Podgórski. Do Efira. Michał Efir przytrzymuje piłkę. Podgórski! 3-0, Tomasz Podgórski. A nie, przepraszam, to był samobój Błażeja Augustyna. Niby już nie gra w Legii, a jednak gole strzela dla nas. Jeszcze. Dobrze, pomijcie to już. A tutaj można by w sumie to jakoś tak troszeczkę inaczej dać. Żeby więcej się mieściło. Oziębała. I oj, że jeszcze trochę w drugą stronę byłby teraz samobój tym razem. To nie wiem, czy to nie byłby Wawrzyniak. Tak jest, to byłby Jakub Wawrzyniak. Podgórski do Jagiełły. Olek Jagiełło. Aś, ale odbiera mu Gancarczyk. Drnić. I Gancarczyk wybija. Bereszyński jeszcze. Bartek Bereszyński, ale wybija Augustyn. Nowak. Jeszcze Drincić chyba. O, chyba tak się czyta. Radowicz. Do Jagiełły. Jagiełła, ależ w słupek huknął. Nie ma niestety gola. Ja myślę tak, że potem jeszcze bym zobaczył tego całego... Mazana może. Jagiełło. Tym bardziej, że Wawrzyniak ma kartkę. Ej, no i ten drnić. Zacznie drincić. Żeby zszedł to. Bo on i tak ma kontuzję to. Okej. Okay. Także tak to się będzie mniej więcej przedstawiało. Leszczyński z bramki. Daleka Dzida przyjmuje Drincić. Bereszyński, Jagiełło, Podgórski, spokojnie rozgrywa Legia. Efir. Michał Efir do Jagiełły, Olek Jagiełło i znowu słupek.
No pecha ma dzisiaj ten młody zawodnik warszawskiej Legii. No niestety. No ale próbujemy dalej. No ba, około 80 minut, dobra, to już nic złego raczej nam się nie powinno stać. No to przeprowadzę te zmiany, o których mówię. Albo nie, zamian za nieodłowca, tylko niech wejdzie Michał Kopczyński. I tutaj właśnie niech wejdzie Robert Mazan za Wawrzyniaka. Okej, okay, Kopczyńskiemu powiem spokojnie, że pokaż mi, co dzisiaj potrafisz. A Mazan spokojnie, może grać znacznie lepiej, wierzą w ciebie. No okej, okay. No to patrzymy, co się z tej akcji, co się z tych moich zmian wykluje. Madej do Nowaka. Jagiełło, Efir. Podgórski, atakujemy do Radowicia, Aiś, ale przyjmuje pan, utrudnia panża, Madej. No ale nieskuteczniej Mazan. Mazan. Spokojnie, młody lewy obrońca, Żyro. Do Podgórskiego i 4-0. Bardzo dobrze. Już na inaugurację rundy pokazujemy, znaczy inaugurację tych tego roku pokazujemy, że jesteśmy mocnym przeciwnikiem w walce o obronę tytułu mistrzowskiego oczywiście. Jagiełło jeszcze. Czy coś z tego będzie? Nie, łapie. Faul jeszcze na sam koniec Radosława Sobolewskiego. I kto do tej piłki podejdzie? Podejdzie Michał Efir. I co z tego wyniknie? No i na samo zakończenie jeszcze na 5-0 dobija Michał Efir z rzutu karnego. Więc no naprawdę bardzo ładny wynik. Można powiedzieć, taka nasza prywatna lamanita. Urządzamy ją piłkarzom z Zabrza. Panża, Bagiera, Małkowski, Maciej i koniec meczu. 5-0 na samo, na rozpoczęcie ligi z Górnikiem Zabrze. Żadliwie powiem, że jestem bardzo zadowolony z tego wyniku i stylu, w jakim go osiągnęliśmy. Czy w ogóle, tak z ciekawości, pokażcie mi statystyki, czy w ogóle Górnik coś oddał, jakieś strzały, bo tak nawet... Nie no, no dali, no... 6... ten... 10 strzałów, z czego 4 celne. Nie, bo tak się patrzyłem właśnie po ocenie Leszczyńskiego, tak tylko w sumie 6,8, tak? Tym bardziej, że bramki nie puścił. No tak się zastanawiałem, czy to może z tego powodu, że... Że właśnie, że oni w ogóle nie strzelali? O, ale tutaj celnych strzałów 6, bramek 5, no to nie miał zbytnio dobrego dnia bramkarz Zabrza. A kto tam w ogóle broni teraz? Ale tutaj dopiero w 85 minucie. A, bo tutaj jest... Chwila. To kto u nich bronił? Bo tutaj Mateusz Kuchta. Ja na marginesie jego właśnie chciałem kupić też, ale... Bo był akurat na bez kontraktu już, zacząłem ten i mogłem go akurat podpieprzyć, ale podpisał kontrakt z Zabrzem, więc za się przedłużył i no niestety potem już Górnik żądał za niego chyba tam koło miliona, więc no bez przesady. Okej, to kontynuujemy i dobra, no tak mniej więcej mogę wam już teraz powiedzieć, że następny mecz jaki zagramy, Szmajchel zwolniony. Do strzału to jest Rumak, Wdowczyk i Kocjan. A kto może być nowym? Probierz, stawowy, ale faworytem jest Paweł Hapal. Cóż, no bywa i tak. Konferencję prasową to już później zrobimy. Okej, okay, to już tak jak to jeszcze sprawdzimy. Następny mecz jaki zagramy. No to tutaj to będzie jakaś myślę ciekawy do obejrzenia dla was właśnie. To będzie Liga Europejska.
W sumie dwa mecze i następne gramy, więc to w sumie akurat jeszcze dzisiaj to spokojnie to sobie nagram, więc na pewno go będziecie mieli tam na 28, myślę. Dobrze, także dziękuję Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Obczajcie linki, jakie Wam umieszczę w opisie. I do zobaczenia właśnie przy okazji kolejnego spotkania. Trzymajcie się, hej!